Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce i zapraszam Was na prognozę z kart Tarota na miesiąc kwiecień 2019 roku. Przypominam, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam do sprawdzenia swojego znaku ascendentalnego. Link do strony, gdzie możecie taki znak obliczyć, macie w opisie tego filmu. Być może tam uzyskacie więcej wskazówek dotyczących Waszego życia osobistego. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty, jak wiecie, mam już potasowane. Teraz je tylko przy Was przełożę. I już patrzymy, co tam u naszych strzelcy w kwietniu ciekawego się wydarzy. Energia, z jaką wchodzicie w ten miesiąc, to rydwan. Bardzo ładnie. Przepraszam. Karta, która pomaga bądź przeszkadza. Rycerz buław. Ale ruch, ruch i jeszcze raz ruch. Aktywność, wyjazdy. Tak, z naciskiem na wyjazdy i podróże. Wasze zamiary, wasze kroki podejmowane w tym miesiącu. Działania. Dwójka kielichów, bardzo ładnie. Jakoś tak, żeby było widać. Dobra, super. Co odchodzi do przeszłości, kochani? Wisielec, super, zastój za Wami, wreszcie sprawy ruszą z kopyta, jak to się mówi, do przodu. O czym będziecie myśleć? Co będziecie planować, analizować? Siódemka buław. Najbliższa przyszłość, połowa miesiąca. Rycerz mieczy. Kontynuacja bardzo szybkiej energii. Wasze czynniki wewnętrzne. As buław, pięknie. Czyli macie energię, siłę do działania. Otoczenie. Współpracownicy, rodzina, przyjaciele. Dwa miecze. Wasze obawy bądź nadzieje. Cesarzowa. I koniec miesiąca. Osiem buław. Kontynuacja szybkiej energii. No, macie dynamikę w tym czytaniu, moje kochane strzelce, w tym miesiącu. Tło czytania jest ósemka mieczy. No dobrze. Wszystko widać. Wszystko ładnie widać. Zatem możemy przechodzić do czytania. Energia, w jakiej będziecie w tym miesiącu, to rydwan. Karta ruchu, przemieszczania się, podróży, wyjazdów. Karta, która wiezie Was do celu, która zapewnia Wam sukces, która mówi, że bierzecie sprawy w swoje ręce, panujecie nad sytuacją, przejmujecie kontrolę i jedziecie osiągnąć swój cel, tak? Taka karta, bardzo szybka, bardzo dynamiczna, przedstawiająca zodiakalnego raka, więc co niektórzy, co mają ascendent w raku, wzmocnią jeszcze działanie tego czytania. Karta sukcesu, karta zwycięstwa, Waszej determinacji w dążeniu do celu, tak? Podróż, wyjazd, takie kontrolowanie wszystkich spraw, tak? Wszystko będziecie zawdzięczać sobie i wszystko w tym miesiącu będzie zależało od Was. Co pomaga bądź przeszkadza? I teraz tak. Albo to będzie jakaś osoba z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec, albo to jest właśnie Wasza energia. Energia właśnie takiej aktywności, energia działania, podróżowania, być może jakiś wyjazd, być może przeprowadzka,
jakaś dalsza podróż, wyjazd do ciepłych krajów. No coś takiego naprawdę aktywnego, dynamicznego, co niektórzy może zaczynają, jakiś nowy początek, jakaś nowa praca albo jakiś swój własny biznes. Wszystko to będzie takie pewne siebie, aktywne, no i dążące ku sukcesowi, tak? Dobrze. Wasze zamiary. Dwa kielichy. Czyli do wszystkich spraw podejdziecie z sercem, z taką pozytywną energią, z uczuciem. Być może pomoże Wam w tym Wasz partner bądź partnerka. Być może jakaś spółka tutaj, być może jakiś przyjaciel. Coś będziecie chcieli zrobić, jakiś krok, być może we dwoje, tak? Bardziej mam tu takie przeczucie, że będziecie po prostu wspólnie ze swoim partnerem bądź partnerką coś planować, być może jakiś wyjazd. Co odchodzi do przeszłości? Ja zaraz oczywiście dobiorę karty, więc tutaj bardziej nam się sytuacja wyjaśni, ale tak na razie ogólnie przeszłość, wisielec. Wszystkie sprawy, które gdzieś tam utknęły, które gdzieś były zawieszone w czasie, trzeba było przekładać, odkładać, wreszcie są za nami i teraz wszystko stępa, rusza szybciutko do przodu. Macie rydwana i rycerza buław w ogólnej energii, w waszej energii, czyli wreszcie zacznie się działanie. Koniec zastoju, koniec wyczekiwania, koniec takiego zastanawiania się, planowania, wreszcie działacie. I teraz tak, wasze plany, walka z przeciwnościami, bronienie siebie, bronienie swoich planów, wartości, bronienie swojej być może pracy, swojego stanowiska. Siedem buław mówi nam, że macie silną pozycję, tak? I pokonacie każde trudności. Więc coś tutaj planujecie, jak właśnie odeprzeć jakieś bariery, przeszkody, które blokowały Was i powodowały, że te plany Wasze nie mogły się wdrożyć w Wasze życie, nie mogły się realizować. Najbliższa przyszłość, kochani, rycerz mieczy. Kontynuacja szybkiej energii. Miecze są najszybszą energią w tarocie. Rycerz mieczy. Będziecie bardzo pewni siebie, będziecie działać bardzo szybko, być może nawet gwałtownie. To są jakieś nieoczekiwane wydarzenia. Być może w połowie miesiąca będziecie załatwiać jakieś sprawy urzędowe, będziecie musieli kierować się rozumem, intelektem, jakieś rozmowy, jakieś wyjaśnianie spraw. Ewentualnie osoba z trygonu powietrza, bliźnięta wagowodnik, 30-35 lat, będzie w połowie miesiąca miała tu jakieś znaczenie w Waszym życiu. Kochani, Wasze czynniki wewnętrzne. As buław. As buław, super karta, bardzo ją lubię, ponieważ jest to taka szansa od losu, ale to jest też Wasza energia, to jest Was, czyli macie siłę przebicia, bardzo chcecie działać, bardzo chcecie być aktywni, bardzo chcecie zacząć jakiś nowy początek, jakiś plan, który ma szansę zrealizować się dla Was z sukcesem, tak? No a z buław jest to potencjał, to jest taki impuls do działania. Macie w sobie po prostu siłę twórczą i entuzjazm do tego oraz odwagę, tak? Żeby zacząć jakiś nowy etap, czy to nowa praca, czy tak jak mówię, jakiś wyjazd i po prostu super to zrealizować, tak? Ten as buław Wam to gwarantuje. Bardzo ładnie, bardzo się cieszę. Ogólnie macie piękny rozkład. Otoczenie. Otoczenie, czyli ludzie dookoła Was, dwa miecze, czyli tak jakby nie widzieli jakiegoś rozwiązania na jakąś sytuację, być może są zblokowani, być może nie podjęli jeszcze jakiejś decyzji, być może Wy oczekujecie na to, albo oczekiwaliście poprzez tego wisielca, aż ktoś podejmie decyzję, tak? I była ta blokada i ona nadal jest. Zaraz zapytamy, o co tutaj chodzi i kto to się tak w Waszym otoczeniu blokuje, być może ten Wasz partner, którego namawialiście gdzieś na przykład na super wyjazd, a on się jeszcze zastanawia. Wasze nadzieje bądź obawy. Piękna karta cesarzowej, która mówi o dostatku, o wygodzie, o atrakcyjności, o płodności, o takim pomnażaniu, tak? O takim wygodnym życiu. Obawiacie się tego, albo macie nadzieję na to, że wreszcie gdzieś być może sobie pojedziecie,
I sprawicie sobie tym ogromną przyjemność. Będziecie się czuli pięknie, dostatnio i tak luksusowo. Ale zaraz dopytam konkretnie, bo cesarzowa to jest też karta takiej matczyniej opieki, też płodności odnośnie tutaj pań, które planują dzidziusia. Może boicie się, że poprzez ten wyjazd jakiś będzie nieplanowana ciąża, ale to oczywiście nie dla wszystkich, to jakiejś takiej części małej grupy osób, które mnie słuchają. Kochane strzelce, kończycie miesiąc ósemką buław, czyli nadal jakieś rozmowy, komunikacja i aktywność. Aktywność, aktywność, więc naprawdę ten miesiąc będzie taki bardzo mobilny, bardzo taki szybki. To jest też Wasza energia, więc będziecie w takim swoim sosie, że tak powiem. Nadal aktywność, nadal postęp, tak? Komunikacja, jakieś nowości, szybkie działania, być może jakieś nowe pomysły, oczywiście satysfakcja z tych pomysłów, być może jakieś wiadomości do Was dotrą, być może czekacie na jakieś maila, jakiś list polecony, więc to wszystko tutaj dotrze i myślę, że będziecie z tego bardzo zadowoleni. Karta tła mi się trochę nie podoba, bo szczerze Wam powiem, nie lubię tej karty, bo ona Was tak blokuje umysłowo. Może przez to, że ktoś nie umie podjąć decyzji z Waszego otoczenia. Wy chcielibyście już działać, a ktoś Was taką, kurczę, łapie Was za szelki albo za te lejce w tym rydwanie i wyhamowuje te konie, tak? Czyli wyhamowuje tą Waszą energię, ten Wasz potencjał. To może być spowodowane, że wpadliście w jakąś pułapkę rozmyślań i tak naprawdę nie widzicie, nie wiecie, co macie ze sobą zrobić i jak macie dalej postąpić. Ale no zaraz mówię, wyjaśnimy kartę, będziemy więcej wiedzieć, o co tutaj chodzi, kochani. To jest tylko mylne Wasze postrzeganie. Sprawy wcale tak nie wyglądają, jak Wam się wydaje. Ten zmysł wzroku, który tu w przypadku tej karty nie działa, troszeczkę Was oszukuje. Tak naprawdę sami, żeście się pogubili tutaj w takim myśleniu. Więc wystarczy zdjąć tą opaskę i zobaczyć, że wszystko jest jednak ok, że to wszystko działo się tylko w Waszej głowie i te wątpliwości były niepotrzebne, tak? Ósemka mieczy mówi jeszcze właśnie o niewykorzystanej szansie, więc w jakichś przeszkodach, ograniczeniach, które mogą powodować, że te Wasze plany tutaj mogą się nie zrealizować. I to jest spowodowane tym otoczeniem. Ktoś tutaj z otoczenia próbuje Wam przeszkodzić w realizacji tych planów, ale już patrzymy, pytamy kart, o co tutaj chodzi. No dobrze. Może ogólnie dopytam te dwie karty, o co tu chodzi, czy to chodzi o jakiś wyjazd, czy to chodzi o jakieś o jakąś osobę tego rycerza buław. No już patrzymy. Król denarów. Król denarów. Oj, źle światło mam ustawione. Przepraszam Was, kochani. O, teraz może lepiej widać. Król denarów. Mężczyzna z trygonu ziemi. Po 45 roku życia. Byk, panna, koziorożec. To jest praca. To są bardzo dobre pieniądze. Więc być może tutaj chodzi o pieniądze w związku z tym wyjazdem, tak? Czy będziecie mieli zaplecze finansowe, dlatego ta osoba może się tutaj waha. Czy możecie sobie pozwolić na coś takiego? Król denarów, karta stabilnych pieniędzy, karta mówiąca o jakiejś dobrej pracy, o osobie na wysokim stanowisku, o kimś, kto ma pieniądze, kto wie, jak nimi rozporządzać, kto wie, jak je pomnażać. Jeszcze dopytamy. Piątka mieczy. Uważajcie, żeby ktoś tutaj nie próbował Was wykorzystać. Może chodzi właśnie o jakieś pieniądze, tak? Że ten wyjazd tutaj organizujecie, a coś jest niejasne, coś jest takie jeszcze przyblokowane, bo być może no, jest to związane właśnie z jakimiś manipulacjami, jakimiś kłamstwami, wykorzystaniem odnośnie finansów. Karta też mówi, że coś chcecie osiągnąć za wszelką cenę, tak? Czyli możecie się nie liczyć tutaj z osobami, tylko, no, że tak powiem, na siłę wszystko chcecie, żeby i tak po Waszej myśli tutaj się rozwiązało. Też może być taka sytuacja. Dobrze. O co chodzi z dwójką kielichów? Znowu as buław, tak?
Czyli znowu ten potencjał, czyli coś chcecie razem tworzyć, coś chcecie zacząć działać. No, dwójka kielichów i jas buław to jest też doskonałe porozumienie w sprawach takich intymnych, więc tutaj na pewno będzie ogień między wami, więc jeżeli ze swoim partnerem tutaj coś planujecie, to myślę, że on jednak chce się na to zgodzić, ale coś z zewnątrz jeszcze was tutaj blokuje, tak? Jeszcze was troszeczkę ogranicza i wy chcecie pokonać te trudności jak najbardziej. Wisielec. Dziesiątka denarów, tak, czyli jakieś sprawy rodzinne, jakieś sprawy przydomowe, może finanse, tak? Czyli może czekaliście na jakieś pieniążki, żeby jednak zaplanować ten swój wyjazd. Ale teraz pieniądze są, więc powinniście sobie wszystko ładnie zrealizować. Dziesiątka denarów. Dobrze. Siódemka buław. I mamy pięć buław. Tak, czyli musicie się przepychać łokciami, musicie wywalczyć swoje. Być może jest jakaś konkurencja, być może, co niektórzy z was planują, razem wyjazd gdzieś do pracy, gdzieś za granicę. I dlatego tutaj jest taka walka o stanowisko, walka o miejsca. Być może miejsc już gdzieś nie ma i wy musicie tutaj no, wywalczyć swoje, osiągnąć ten swój sukces, ten swój plan. No tak jak mówiłam, siódemka buław zapewni wam mocną tą pozycję, pokonanie tych trudności, no ale troszeczkę będziecie musieli tutaj powalczyć o to swoje, tak? Troszeczkę jednak będzie tej walki. O Jezus Maria, nie wiem co z tą kamerą, że ona mnie tak denerwuje, kochani. Doradźcie może w komentarzach, czy jakiś inny model. Dobry, zamówi, że ten zoom, o teraz widać, ładnie zbiera. Ja tak bym chciała, żebyście wszystkie karty ładnie widzieli, a ten złośliwość przedmiotów martwych, jak to się mówi. No nic, wracamy do czytania. Rycerz mieczy. Co to nowe wydarzenia takie szybkie nadejdą? Jakaś informacja, jakaś wiadomość, o co tutaj chodzi? Karta magika, czyli karta mówiąca o tym, że poradzicie sobie, bo macie, spełniacie wszystkie atuty, wszystkie walory do tego, żeby po prostu osiągnąć swój cel i wymanifestować to swoje pragnienie, tą swoją rzeczywistość. Macie niezwykle silną wolę i naprawdę rycerz mieczy mówi o tym, że jesteście pewni siebie, no a mag to potwierdza, czyli macie taką ogromną desperację w sobie i chcecie zrealizować te swoje plany poprzez właśnie tą swoją asertywność, silną wolę, taką chęć tupnięcia nogą i postawienia na swoim. Mag też mówi o jakimś nowym początku, czyli no, coś nowego się tutaj zadzieje. Wreszcie po tej takiej rutynie, po tym zawieszeniu, o którym mówił wisielec. Dobrze. Teraz może to otoczenie, dwa miecze zobaczymy. Królowa denarów. Kochani, królowa denarów, czyli jakaś osoba, która jest z trygonu ziemi, byk, panna bądź koziorożec. Może jest to wasza matka, może to jest wasza partnerka, no nie wiem, szefowa. Jakaś taka osoba po 45 roku życia, która ma pieniądze, piastuje wysokie stanowisko, raczej mi to wygląda na matkę. Nie wiem, jakieś mam takie odczucia. I tutaj też jakbyście się obawiali, co mama na to powie, bo cesarzowa jak najbardziej jest to taka matczyna karta, jest to karta właśnie mówiąca o mamie naszej, jak najbardziej może tak być. Więc tutaj jest jakaś blokada z jej strony, tak jakby na przykład była niezdecydowana, nie wiem, być może chcecie gdzieś jechać i od niej zależy, czy pożyczy wam pieniądze, czy zaopiekuje się dziećmi, czy zaopiekuje się zwierzakami domowymi, no wiadomo, różnie to może być. Też karta płodności, tak? Więc jakaś tutaj decyzja, no nie wiem, będziecie już wiedzieli o co chodzi, no nie znam waszego życia, ale jakaś kobieta po 45 roku życia z trygonu ziemi, powtórzę, byk, panna, koziorożec, może być tutaj zblokowana na tą waszą decyzję i troszeczkę może wam mieszać tutaj w tych planach. Bo królowa denarów to jest taka mała cesarzowa. Czyli pięknie tarot tutaj wyjaśnił o co chodzi i wy się obawiacie tej cesarzowej. A karta cesarzowej to jest właśnie siódemka mieczy, czyli wy się boicie, czy ta kobieta was nie oszuka, czy was nie zawiedzie, czy was w jakiś sposób no, nie postawi w niezręcznej sytuacji, prawda? Siódemka mieczy mówi o jakichś kłamstwach, o nieuczciwości, o unikaniu zobowiązań, więc być może wy liczycie na tą kobietę, a ona jednak jakoś
będzie chciała się wymigać z tego wszystkiego i to takimi krętactwami, że to będzie takie jakoś po cichu, że wy możecie się nawet nie zrealizować i dlatego wy się tutaj obawiacie decyzji tej cesarzowej, tak? Co ona powie? A ona niestety nie ma tutaj takich szczerych intencji. Troszeczkę może was oszukiwać, może to jest wasza teściowa, może nie wiem, pracodawczyni, tak jak mówię, i czekacie tutaj na jakieś pieniądze, chcielibyście coś zacząć, a ona was blokuje. No obawiacie się tej kobiety, czy ona ma w stosunku do was szczere intencje. I teraz zobaczmy jeszcze ósemkę buław. I rycerz buław, czyli uda wam się. Będzie ten wyjazd, będzie ta przeprowadzka albo jakiś ruch w waszych sprawach do przodu, tak? Jednak wy postawicie na swoim. No macie maga i macie rycerza mieczy w połowie miesiąca, czyli jednak tupniecie tą nogą, postawicie na swoim i nie może być inaczej. Jesteście po prostu osobami bardzo takimi silnymi, pewnymi siebie psychicznie nawet, bym powiedziała, więc inteligentnymi, mądrymi. Może pójdziecie na jakiś kompromis, może dogadacie się jakoś dyplomatycznie, podejdziecie do problemu i uda się to wszystko, tak? Ta ósemka mieczy mnie też denerwuje. O co tutaj chodzi? Ta blokada. No diabeł, tak. Czyli to jest jakieś takie właśnie uzależnienie od jakiejś osoby, tak? Albo od decyzji drugiej osoby, jakiejś z zewnątrz. Być może jesteście po prostu pod wpływem tej osoby, jesteście od niej uzależnieni, zależni, tak? I dlatego ona tutaj może nastawiać problemy. I zobaczcie, to jest karta koziorożca. Tutaj też może być koziorożec, bo to jest karta ziemi. Więc być może jakaś osoba spod znaku koziorożca robić wam tutaj jakieś szachermacher i próbować zniweczyć te wasze plany. Próbować jakoś tutaj was znowu przyhamować, znowu zblokować z tymi waszymi zamiarami, tak? Więc nie dajcie się, moje kochane strzelce, bo wy macie naprawdę silną wolę i macie taki potencjał do działania, taką chęć, taką siłę twórczą i wasz partner tak samo, bądź partnerka oczywiście, więc razem chcecie coś zrobić, a tu jakaś ze środowiska waszego kobieta, mówię, albo matka, albo teściowa, być może to jest wasza mama, być może mama waszego partnera, ona tutaj jakieś robi schody, ona jakieś tutaj robi, nie wiem, i to, wiecie co, to jest jeszcze taka osoba, która nie powie wam wprost, tylko tak cały czas kręci, no dobrze, może będzie, może nie, że wy jesteście niepewni tego, czy wdrażać te plany swoje tutaj, je realizować, czy nie. I dlatego musicie się tak walczyć, w tej głowie macie po prostu, jesteście rozemocjonowani, bijecie się z myślami, ale koniecznie chcecie obronić tej decyzji, obronić tych wartości, tak? Chcecie w tym wytrwać. I ja wam od razu mówię, że pokonacie te trudności, wyznaczycie granice, postawicie jasno sprawy, jak one mają być, postawicie na swoim i osiągniecie swój cel. Ten wyjazd, ta podróż tutaj będzie. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, więc jeżeli wam tutaj brakuje jeszcze jakichś wskazówek, sprawdźcie swój znak ascendentalny. Pod spodem tego filmu jest link do strony i tam oczywiście strona w języku polskim, możecie łatwo sobie tam wszystko obliczyć. I odsłuchajcie sobie jeszcze filmik właśnie z tym drugim znakiem, bo zazwyczaj tak jest, że dużo wiadomości może być w tym znaku ascendentalnym. Ja na przykład mam swój ascendent w lwie i bardzo dużo zazwyczaj mi się sprawdza właśnie z lwa, z tego znaku ascendentalnego, niż z mojego ogólnego słonecznego. Więc zachęcam was, kochani, do tego. Sprawdzajcie sobie, bo ascendent to jest moment, w którym mogą się zadziać jakieś ważne decyzje w waszym życiu, tak? Znak sobie obliczamy, wpisując dodatkowo godzinę urodzenia, więc jeżeli nie znacie, zapytajcie mamę, o której tam godzinie przyszliście na świat i wtedy wyjdzie wam spod jakiego znaku ascendentalnego jesteście, tak? Dobrze, teraz kochani, wybiorę wam jeszcze radę od mistrzów duchowych. Jaką wskazówkę mają dla was? Już wybieram dla was kartę. O, skoncentruj się na swoich atutach, widzicie, kochani? Tak, bo wy macie atuty, wy macie narzędzia do tego, wy jesteście tak zdolni, tak lubicie eksperymentować. Apollo mówi, skoncentruj się na swoich atutach, to co ten mag, tak? Wy macie atuty, wy macie siłę, wy macie taką chęć działania, wy macie taką siłę woli, że wy zrealizujecie, obojętnie, no, co by się nie wydarzyło, to, że tak powiem, po trupach do celu. Ta karta też tak troszeczkę mówi, że mimo tych przeszkód, zobaczcie, znowu wyszedł tutaj ten król denarowy.
I ta królowa denarowa to jest para. To jest jeden znak ziemski, byk, panna, koziorożec. Od tej osoby tutaj coś zależy. Jesteście, że tak powiem, no, związani decyzją z tą osobą. I wy i tak postawicie na swoim, po trupach do celu. No trudno, jeżeli tak osoba idzie na udry i naprawdę no, już tak wam stawia tutaj kłody pod nogami, że utrudnia wam realizację tego zamierzenia, no to wy musicie no, pójść sposobem, tak? Skoncentruj się na swoich atutach. Już, kochani, wam czytam, o co tutaj chodzi. Ta karta przypomina, abyś się skoncentrował na swoich silnych stronach, a nie na słabościach. Serce pełne miłości, czyste intencje, umiejętność nawiązywania kontaktów, hobby czy coś, w czym się wyróżniasz, mogą być swoimi atutami. Nawet jeśli twoje talenty wymagają jeszcze doszlifowania, są z pewnością zaletami. Im bardziej zauważysz i docenisz swoje mocne strony, tym silniejszy się stajesz. A gdy będziesz koncentrował się na słabościach, one wzrosną. Ta karta to dla ciebie przypomnienie, jak ważne jest patrzenie na siebie z miłosierdziem i miłością. Gdy tylko zauważysz, że myślisz coś złego na swój temat, natychmiast skup się na swoich mocnych stronach. Stosuj codziennie pozytywną aprobatę, aby podnieść swoją energię i ufność. Mów o sobie używając pochlebstw. Zacznij program ćwiczeń, które podbudują i wzmocnią mięśnie. To jest przesłanie miłości lub uzdrowienia dotyczące twojego brata lub kogoś, kogo tak traktujesz. No może ktoś z rodziny, może brat lub siostra. Coś tutaj, no ktoś z najbliższego waszego otoczenia. Rozejrzyjcie się, kochane strzelce, bo ktoś was tutaj chce przyblokować, żebyście po prostu nie zrealizowali tej podróży, tych swoich zamiarów, tych swoich planów, nad którymi macie pełną kontrolę i które, czy tak, czy siak, dopniecie na ostatni guzik i po prostu postawicie na swoim. Moi mili, to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne czytania, które niebawem rozpocznę, tym razem odnośnie miłości, czytania tygodniowe. Pamiętajcie, sprawdźcie swój znak ascendentalny, odsłuchajcie filmik, tam może będzie więcej informacji, które was interesują. Tymczasem życzę wspaniałego miesiąca, dużo sukcesów, spełnienia marzeń, życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.